W jaki sposób zbadali fakt, że glukoza wpływała na wydzielanie hormonu wzrostu? Zrobili badanie na ludziach, którzy ćwiczyli i pili te napoje dla sportowców w trakcie ćwiczeń, które i tak ten cukier, który tam był, natychmiast jakby neutralizował wydzielanie hormonu wzrostu. Więc warto jest znać tą informację, żeby po prostu nie wpadać w pułapkę marketingu. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Okej, więc omówiliśmy sobie ćwiczenia, sen, a teraz w jaki sposób jesteś w stanie, załóżmy, że nie chcesz robić ćwiczeń albo nie możesz robić ćwiczeń, czy jesteś w stanie w jakiś sposób, wiesz, zmobilizować swój organizm do tego, żeby wydzielać więcej tego hormonu wzrostu? Tak, jesteś w stanie. I to jest coś, co jest, nazywa się arganiną i to jest coś, co mamy w ciele, ale możesz też suplementować. The levels and the amounts of arginine required to get big growth hormone release increases is pretty substantial. So some people will take arginine before bedtime. Some people take it before exercise. Arganina jest aminokwasem, która stymuluje między innymi wydzielanie hormonów wzrostu i która jakby suplementowana będzie wpływać na wydzielanie się go w większej ilości i będzie to porównywalna ilość do twojego ćwiczenia. What's interesting, however, is that whether or not it's by mouth or by vein, taking arginine can dramatically increase growth hormone release. And the levels or the amount of increase raised was anywhere from 100 on the low end, but anywhere from basically from 400 to 600% above baseline. So these are huge increases in growth hormone. Co ciekawe, kiedy ćwiczysz i bierzesz arganinę, to te dwa czynniki, one się jakby nie podwajają. To nie jest tak, że będziesz miała efekt wydzielania hormonu wzrostu podwojony i z tego, tylko jakby one się wzajemnie neutralizują. You don't unfortunately get to increase growth hormone 800% by taking arginine and exercising. It always seems to be clamped at about 300 to 500% increases. Still large increases. Kiedy nie ćwiczysz z jakichś powodów, a chcesz mieć aktywację tego hormonu wzrostu, to to jest jeden z niezłych sposobów na to. I ja na przykład nie wiedziałem o tym, a arganina jest jednym z tych rzeczy, które są bardzo polecane sportowcom, w sensie jakby młodym koksikom. I jest dostępny bardzo łatwo w Polsce. You can supplement with arginine, not exercise, and get these big increases in growth hormone by taking them before sleep. W jaki sposób działa arganina? Wpływa na przepływ krwi w ciele, więc to jest tak zwana pompa, która jest zwiększona w trakcie treningu. Ale co ciekawe, jest jeszcze bardziej popularny suplement, który przeznaczony jest dla właśnie młodych koksików. Ona się nazywa cytrulina. If one's goal is really to increase arginine in the blood for whatever reason, arginine may not actually be the best way to do that. Because of the way it's metabolized in the gut, it doesn't have access or get access to the tissues that you're most interested in terms of increasing growth hormone or vasodilation for that matter. And in that case, there's something else called L-citrulline. Cytrulina, co ciekawe, działa paradoksalnie lepiej niż arganina na stymulację hormonów wzrostu, pomimo tego, że arganina jest w naszym ciele. L-citrulline acts as sort of a donor, or let's it's kind of a biological prerequisite for arginine and can lead to even bigger arginine increases than you would get if you took arginine itself. Więc jeśli ktoś chciałby przejść przez tą ścieżkę, to masz zalecane jest branie takiej arganiny bądź cytruliny w tym przypadku, skoro działa lepiej przed snem. Keep in mind that anything that dilates the blood vessels will lower blood pressure. So L-citrulline, yes, will lead to increased blood flow for whatever purpose you want to use it for, whether or not that's pumps in the gym or whatever. It also can lead to big increases in arginine and growth hormone, but it will lower blood pressure. Natomiast minusem tego jest to, że skoro mamy większy przepływ krwi w ciele, to ciśnienie krwi będzie obniżone, więc dla ludzi z problemami serca to jest bardzo istotne, nie? To jest logiczne. Najciekawszym elementem tego filmu dla mnie jest to, że najbardziej na wydzielanie się hormonu wzrostu, bo aż 16-krotności wydzielania normalnego działa temperatura.
entering environments where it's very hot for short periods of time, anywhere from 20 minutes to 30 minutes, where the temperature is 80 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, or 175 degrees Fahrenheit, more or less, to about 210 degrees Fahrenheit, more or less, has been shown to increase growth hormone release 16-fold. That's right, 16-fold. That's 1,600%. I mówimy tutaj o temperaturze na przedziale 80 do około 100 stopni, a to, co się z tym wiąże? Sauna albo kąpiele gorące. 20-minute sauna, followed by 30 minutes of cooling, followed by 20-minute sauna again, led to a 5-fold increase in growth hormone. And then by doing that day after day after day, on the third day, you would see these huge increases of like 16-fold, up to 16-fold. And there are now many studies like this. Bardzo popularne teraz jest, zwłaszcza w show biznesie w Ameryce, popularna jest tak zwana wymiana hormonu wzrostu, czyli jakby starsi mężczyźni wymieniają ten hormon wzrostu, dlatego że mają przyrost tkanki mięśniowej, mają polepszone umiejętności kognitywne, pamięć, wszystko to wpływa pozytywnie, ale jest problem polega na tym, że oni nie są jakby, to skraca życie w skrócie, dlatego że jakby organizm jest nadmiernie wykorzystywany w ten sposób, to nie jest naturalne. Second of all, anytime you're injecting something, you're going to shut down your own production. That's the way that the hormone system works. If you take thyroid hormone, you won't make thyroid hormone, at least in the long run. If you take testosterone, you will shut down your own production of testosterone. If you take estrogen, the system's a little more resilient, but eventually you will shut down your production of estrogen. And the same is true for growth hormone. Naturalne wydzielanie tego hormonu za to można stymulować właśnie poprzez saunę bądź te gorące kąpiele. I badanie było przeprowadzone, jeszcze raz to powiem, aż do 16-krotności normalnego wydzielania się hormonu, gdzie ćwiczenia bądź arganina będzie około 3-5-krotności normalnego wydzielania się. Więc 20-30 minut takiej sauny dziennie po 3 dniach zaczyna już jakby wpływać pozytywnie na to wydzielanie się hormonu. Także no, wydaje się, że to jest no-brainer, no po prostu trzeba iść na saunę, albo jeśli ktoś ma wannę, to trzeba sobie to jakby stymulować w ten sposób ten hormon wzrostu, bo pozytywy, jakie z tym się wiążą, są niewyobrażalne. So the takeaway here is that heat seems to have positive effects on growth hormone. Big effects. It seems to have positive effects on reducing cortisol levels, and it does not seem to have effects on things like testosterone, DHEA, or prolactin directly. Dlaczego hormon wzrostu wydziela się w zależności od wysokości temperatury? Co ciekawe, to nie chodzi nawet o wysokość temperatury, bo to też niska temperatura może na to wpływać. Hipoteza jest taka, że hormon wzrostu stymulowany jest przy kontroli temperatury ciała, dlatego że ten obszar w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za to, że te neurony, one są ze sobą powiązane, a więc wtedy, kiedy stymulujemy tą temperaturę ciała, to przy okazji stymulujemy też neurony odpowiedzialne za wydzielanie się hormonu wzrostu. Jest po prostu ten sam obszar w naszym mózgu. Koniec.